Po porannej naprawie układu hamulcowego w samochodzie osobowym Piotrek i Michał są na drodze z Wałcza do Złotowa. A, jest robota. Jest robota. Dzień dobry. Jechaliśmy z kolegą z Bełtiko na trasie tutaj za Parudzką. No. Zaczęło coś nam strasznie w kierownicy stukać, jakieś ludy. Aż tak, że się wystraszyliśmy, stanęliśmy tutaj na parkingu. Kurde, Tiko. Ja pan taki młody, nie? Ja pierniczę. To pana auto, czy kogo to auto? Nie, to dziadka. Wiedzieliśmy, żeby trochę rozrzucać. I dlatego. No zastanę, kurde. A w którym pan miejscu dokładnie stoi? Za Paruszką, tutaj kawałek na parkingu leśnym. To niech pan nam wyśle pineskę. My tam do pana na pewno przyjedziemy. Dobra, czekamy. Do zobaczenia. A tylko można zaliczyć do klasyka? Nie, do nieudanych samochodów. Ale to jest dobre autko, tylko strefy zgniotu nie ma. Odległość do parkingu leśnego w okolicach Paruszki wynosi 35 km. Mechanicy docierają na miejsce po pół godzinie. I co tu się dzieje w tym aucie? Kierownica strasznie ma luz góra, dół, lewo, prawo. Dzwoniliśmy po was, bo nie może za bardzo auto długo stać, bo muszę dziadka wozić do szpitala albo jakiegoś lekarza. Awarii uległo Deu Tico z 1998 roku. Samochód posiada silnik o pojemności 0,8 litra. Pod maską znajduje się 41 koni mechanicznych. Zobaczymy, co tu się dzieje. Bo ja cię pierniczę. Tak jak widać. Pokaż to. Ej, to nawet nie trzeba kręcić tą kierownicą. No, ona sama skręca. To jest koniec, ale to wali. Bo tu taka tulejka jest plastikowa. I ona ma trzymać tą całą kulę, bo tam rurka w rurkę wchodzi, tak jakby, nie? No i to ma nie stukać, no i tyle. Tulejka znajduje się na kolumnie kierowniczej. Jej głównym zadaniem jest stabilizacja wałka kierownicy w obudowie. Gdy ta część się zużyje, pojawi się luz, układ nie będzie centrowany i prowadzenie samochodu w takich warunkach stanie się bardzo niebezpieczne. Ściągniemy kierownicę, bo musimy się dostać do kolumny. Poszło. Dobra, i luz. Ej, ona się tak obraca, nie? Zamontujemy teraz przełącznik zaspolony. O. A tu jest 96, 8? 98 chyba, z tego 98. Co pamiętam. Ale jakie koła są jeszcze, bo te dwunastki. No, powiem ci, że dwunastki jak w maluchu, nie? To 35 na 80, a maluch miał 145. Już nie ma takich łopo. No nie ma. No, kolumnę już mamy, czas prac, kurde, jak idzie, to idzie. Zobaczcie się, bo połoka te luzy. Popatrz, co się tu dzieje. Ale tej tulejki tutaj brakuje, popatrz. Tu powinno być albo plastik, albo łożysko, no tak. Nie? Piotrek, a za co to odpowiada w ogóle wtedy? No żeby centrycznie szło, nie? Żeby kasowało luz. No wiadomo, że to działo, ta by rurka w rurce jest i się obraca. Ja nie wiem, jak to jest zbudowane, bo no tylko robimy roz na ruski rok teraz, nie?